Kiedy startowały New York i Jack na 1,5 km. Mamy Monikę Skinder, zwyciężającą w rywalizacji juniorek D. Ani jednego nie wyrzuciłam, mam całą kolekcję na ścianie, od pierwszego medalu i pucharu. Dobrze wychodzi Monika Skinder, będzie atakowała najpierw Amerykankę Hayley Swirlbull, już jest na trzecim miejscu. Chyba zabraknie trochę sił, zwycięży Ewa Urewc. Na drugim miejscu Krystyna Matsokina, a Monika Skinder na trzecim miejscu. Tutaj na naszych ekranach Monika Skinder. No jestem zadowolona tym finałem, prawda, że mogłam w nim wystąpić. Co najgłupszego zmalowałaś jako dziecko? O Jezu, za dużo tego, to się nie nadaje. Właśnie to jest mięso. To się nie nadaje nawet do wywiadu. Startowałam w takim niebieskim polarku i pamiętam, ten polarek był i teraz tacie jest tak szkoda, że tego polarka nie ma, bo mówi, żeby w ramkę wziął i powiesił. Po tym jak tato mi mówi, że życzy mi takiego samego dziecka jak ja, to chyba nie byłam grzecznym. Od najmłodszych lat była bardzo aktywna, wszędzie jej było pełno. Nie nudzili się ze mną, tak to nazwę. Ten charakter był jakby od początku bardzo istotny u Moniki. Uparła się na czapeczkę taką, która no, po prostu się nie nadawała do biegów narciarskich i w trakcie trwania zawodów za każdym odepchnięciem ta czapeczka zsuwała jej się na oczy i nos. Przewraca się, łamie kije, upada w śnieg, rozpoczyna bieg z 50 może miejsca, tyle było zawodniczek i dochodzi jako zwyciężczyni w tym biegu. WMKS, grupa Oskar, Monika Skinder, proszę bardzo, jaką przewagę uzyskała nad konkurencjami? Monika wyciszuje, zbliża się do mety, jest na mecie, bardzo pewnie wygrywa rywalizację. Ale jak wracałam do domu, no to trzeba było rozładować tę całą energię. Zastanawialiśmy się, po kim ona to ma, bo oboje raczej jesteśmy spokojni. To był typ walczaka i do tej pory podkreślam to, że potrafi walczyć. Lokiery i warunki pogodowe nie stanowią go udziału zawodowego. Wystartowa grupa gimnazjów! Ho! Jeszcze dojdzie! Dojdzie Galiza! Jeszcze! Ho! 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 Daję! Jestem córeczką tatusia. Styczeń 2010 roku. Pierwszy raz wtedy wystartowała w zawodach. Co weekend ze mną jeździł. Pamiętam, przygotowywał mi jedzenie moje ulubione przed startem. Oczywiście mama też. Spokojnie już, Monisia, masz dużo przewagi, spokojnie. Wybitnie utalentowane dziecko. Ona bardzo szybko przechodziła z grupy do grupy, bardzo szybko już w wieku 10-12 lat trenowała z najlepszymi naszymi juniorami. Zaczęłam z rolek, z wywrotkarstwa szybkiego dokładnie. Żony siostra chciała swojego syna zapisać na wrotki. No i dziewczyny zgadały się, że zapiszą razem. To będzie im po prostu raźniej w grupie. My jesteśmy jako klub wyjątkiem w Polsce, jeśli chodzi o kluby narciarskie, gdzie w okresie letnim uprawiamy jazdę szybką na wrotkach, to te popularne już łyżworolki. Wtedy jeszcze nie mieliśmy bladego pojęcia o tym, że zimą zajęcia odbywają się na nartach biegowych. Do tej pory bardzo lubię ten sport. Niestety nie jest on sportem olimpijskim i to było dla mnie jednoznaczne, że wybieram biegi narciarskie. Były nawet takie pomysły, żeby pojeździła troszeczkę na łyżwach szybkich. Też próbowała tej dyscypliny sportu. Lekkoatletyka tutaj zaginała parą na nią, że tak powiem. Mama jeszcze, pamiętam, zapisała mnie na tańce, bo wcześniej moja siostra chodziła. Po roku powiedziała mamie, że raz, dwa mam nie wypisać z tych tańców, bo ja na treningi muszę chodzić. trzy takie dziewczyny w zasadzie, które w Narodowym Programie Rozwoju Biegów Narciarskich Grupy Azoty startowały. To była Monika Skinder, to była Iza Marcisz i to była Eliza Rudzka, która niestety musiała skończyć karierę z powodów zdrowotnych. Teraz można powiedzieć, że takie największe sukcesy no mam ja i Iza. W porównaniu do lekkoatletyki, no to tam się biją o te miejsca w kadrze i w ogóle, a u nas nie ma kogo wziąć do tej kadry. Jest Monika Skinder. Pierwszy finał Mistrzostw Świata ma za sobą, miejmy nadzieję, że nie ostatni. Polki na 10. miejscu. Biorąc pod uwagę wiek Moniki Skinder, no jest to duży sukces. Duży sukces. Taki był cel, żeby wejść do finału i naprawdę dobre zawodniczki. Zostawiliśmy kraje z tyłu, jak Czeszki, jak Włoszki. Parę ich takich było, które mogli nam ten finał zabrać. Widać, że jesteśmy troszkę w tyle, no widać, nie ma tutaj co ukrywać, ale z drugiej strony, jeśli połączymy dziewczynkę ze starą babą, to naprawdę całkiem dobrze wyszło. Monika, twoje wrażenia z tego biegu? No jestem zadowolona tym finałem, prawda, że mogłam w nim wystąpić, była ta walka, starałam się walczyć do końca, no i będę walczyć dalej, tak? Nie miałam takiego natchnienia, że to jest ten moment, że na pewno wiem, że moja kariera będzie podążać w dobrym kierunku. Jakoś to się tak toczyło cały czas. To była taka codzienność. Nie było dużo jakoś tego nastoletniego, można bardziej powiedzieć, czasu. To jest po prostu 100% życia poświęcone i podyktowane temu, żeby osiągać wynik. Nie dość, że zmieniłam szkołę, to w tej szkole mało byłam. Gimnazjum zresztą też takie było, że dzień bez treningu dla mnie to był dzień straconym. Na razie nie żałuję. Gdy tak słucham Moniki, to zdaje mi się, że to bardzo rozsądna dziewczyna jest. No to wychodzi. Wychodzi. Przełomem to było zdobycie tytułu mistrzyni Polski jako młodziczka. Po raz pierwszy tytuł mistrza Polski w seniorach. Szczerze powiedziawszy, jak jechałam na te zawody, nawet nie wiedziałam, że to są Mistrzostwa Polski Seniorów. Potem tylko jak wróciłam do pokoju, to nie mogłam zapanować nad moim telefonem. Myśmy to przeżyli niesamowicie, bo oczywiście telefony z gratulacjami. Tylko cały czas przychodziły powiadomienia. Dziennikarze, którzy już nie mogli się dodzwonić do Moniki, to tutaj próbowali się z nami kontaktować. Dopiero po zdałam sobie sprawę, co udało mi się zrobić. Jeżeli się nie mylę, to teraz chyba 6. czy 7. raz z rzędu została mistrzynią Polski, a ona jest jeszcze juniorką, także to w ogóle jest fenomen, naprawdę wielki, szczególnie, że no, ona nie jest z górskiego obszaru. Zawsze nawet biegacze narciarscy narzekali, o w Tomaszowie płasko, nie mamy tam jakichś wielkich gór, ale nie wiem, mi do tej pory to nie przeszkadza. To jedyne trasy biegowe na Lubelszczyźnie tutaj w tym regionie. Nawet teraz lubię tam wykonywać treningi. To jest poniekąd dowód na to, że to narciarstwo biegowe da się naprawdę uprawiać wszędzie. Wszędzie, gdzie teoretycznie jest śnieg. Tam tak naprawdę czapki z głów przed Waldkiem Kołcunem. W formie wolontariatu społecznie przygotowujemy te trasy, rzucamy pewne pomysły. Od wielu lat z wielkim zaparciem prowadzi właśnie nasz klub. Walczy tam o każdy metr tras biegowych, o każde 2-3 godziny mrozu, żeby je dośnieżyć. Często trenerzy jednoosobowo są te kluby prowadzone. No i na mnie też spadła ta działka organizacyjna. Gdyby nie było takich pasjonatów jak Waldek, no to nie byłoby takich talentów jak Monika. W tej chwili to jestem motorem napędowym niewątpliwie. Zawodnicy mają doskonały przykład, że można tutaj w takim klubie jak Tomaszów Lubelskim dojść do wyżyn. Langrennsstasjoner i oppgjør om medaljene i junior-VM. Så vi har en smelling. Også her litt påvirket av Klæbos teknikk. Prologvinner Kaleta er litt preget her, så da blir det Skinder i stedet. Ja, en smelling involvert i spurten om fjerdeplassen. Monika Skinder, 2 år etter at hun tok sølv, så blir det gull. Hun har full kontroll på dette oppløpet. Skinder, endelig til topp. Z początku było to niedowierzanie, że udało się to zrobić po tej ciężkiej pracy. W takich chwilach po prostu człowiek zobaczył, po co to robi i że warto było o to wszystko się starać. Rywalizacja była bardzo duża, jednak ten przeskok z kategorii juniorskiej do seniorskiej pokazuje, jak jest ogromny. Ona jest teraz w najtrudniejszym momencie. Z wieku juniorskiego zaczynają przechodzić w wiek seniorski. I to teraz jeszcze bardziej trzeba dokręcić te treningi, jeszcze zwiększyć obciążenia treningowe. To potrzebny jest trochę czasu, żeby organizm się zaadaptował. Te najlepsze lata dla zawodnika to jest jednak około 25 roku życia. Na tą chwilę nikt nie mówi, że to są dziewczyny, które wygrają Igrzyska Olimpijskie. Wiadomo, są w głowie te marzenia, które chciałoby się osiągnąć. Mówi, że ona jedzie po naukę, a ja jestem przeciwnego troszeczkę zdania. Wiem, że na pewno jakiś tam potencjał mam, bo nie byłabym teraz tutaj w tym miejscu. Aczkolwiek nie chcę tak się zachłysnąć tym, raczej wolę na spokojnie do tego podejść. Ja chcąc, nie chcąc i tak się denerwuję.